armorowe jakieś newsy na Twitterze. No to żeś mnie podjarał, byku. Pracowałem nad tym przez jakiś czas. Dokończenie zbroi pojawi się w 1.20. Oh yeah! Co to będzie? Emeraldowa zbroja. Co ty pieprzysz? O kurna! O kurna! O kurna, co to? Ale! O kurna! Nowe zbroje! Najnowszy dodatek do 1.20 jest gotowy do ujawnienia, więc bez dalszych seregieli pozwólcie, że przedstawię wam wykończenia zbroi! Patrzcie, zawsze był ważną częścią gry, Minecrafta! Głównie dlatego, że istnieje wiele sposobów na zranienie. Wrogie moby, strome klify, noc w ogóle, lista jest długa, pancerz chroni... To wzory na zbroje, które pozwalają z personali we zbroi dodać szyku i pochwalić się podróżami po Overworldzie. Występują w 11 różnych wzorach, które można farbować w 10 różnych kolorach! Kurde, oby to było dzisiaj w zawrzocie! Aby przeciąć zbroję, musisz polować szablon kowalstwa, nowy wymagany składnik. Yeah! Super, że tak to rozwijają! Będziecie mogli spróbować w tym tygodniu w Java Snapshot! Będzie! To dzisiaj będzie, moi drodzy! Dzisiaj to testujemy! To teasują od 3 dni. Super! Super! I to chyba będzie w tym się robiło. Kolejne zastosowanie do tego stołu. Już mi się podoba. Ale która wam się podoba najbardziej? Mi ta chyba, netherite'owo-szmaragdowa. A dzisiaj snapshot. Kurde! Długo czekaliśmy. Oh yeah! Oh yeah! Szakaron! Ale zarąbiście. O! Mamy tutaj widoczne te, moi drodzy. Kurna! Wzory! Zajebiście! O kurde, podobuje mi się to! Nikt się nie spodziewał tego. I to jest właśnie, moi drodzy, teraz piękne, bo czegoś takiego będziemy mieli w końcu teraz mnóstwo. Nowo ujawnione rzeczy, które teraz będziemy mogli testować. Kurde, ja by było tego jak najwięcej, jak najczęściej. Ja chcę tych emoji częściej. Czyżby runy w Minecraft? Coś w ten deseń cyfer. Coś w ten deseń. Fajnie, pierdółki, ale mnie cieszą. Ale mnie cieszą, ale i tak się znajdą płaczki, które będą mówiły: by to nie pasuje do Minecrafta, by to gówno dodają, by to w modach było. Tego szukałem, o! Podejrzewam, że to jest wzór za pokonanie smoka. Jajo! Jajo! Studio jajo. I tu będzie też podobne jajo, prawdopodobnie, wiecie? Nie, w tę dziurę poszło. Ale żyje. Ale żyje. Dobra, sprawdźmy zaraz te nowe screeny. Fajnie, że te zbroje będą miały swój jakby odpowiednik ilustrowany. Tylko czy tego nie będzie za dużo? Nie, no to nie jest tak, że na Creative będą na przykład wszystkie warianty tego. Idealny argument Mojangu. My nie jesteśmy leniwi, my dbamy o waszą kreatywność. Jest artykuł? Dobra, czyli mamy snapshot. Sekundka, niech to się na pewno pojawi i testujemy, moi drodzy. Są w monumentach runy. Dobra, nie spoileruj, Dewu. Nie spoileruj. Kurde, im dłużej nie odpalam, tym bardziej się zaczynam jarać. Wytrzymam, wytrzymam. Nie będzie łatwo, ale wytrzymam. Spokojnie, ty Jimmy, niech się snapshot opublikuje. Nie ma snifera. Nie dali? Mojangi. Odpalamy! Jest! Tej artykuł. 04A. Uwaga! Uwaga! Lubię te zawsze przy snapshotach przeglądanie tych właśnie jakichś bloczków czy czegoś takiego, no. Wygląda jak w jakichś modach, szczerze mówiąc. Dobra. Smithing table, zobaczmy. O kurde! Ale dziwnie to wygląda. Ale dziwnie trochę. No ale dobra. Spróbujmy sobie netherite ulepszyć. Ale płynnie się zmienia dziwnie. Dobra, sprawdźmy to, panie. Uuuuj. Aha, dobra, po to to jest. Dobra, dobra. Dobra, ma to sens. Ma to sens. No. No. Jak najbardziej. O kurde. O kurde! Ale jaja! Pokazuje mi tylko sztabki, zobaczcie. Kurde, trzeba to rozpracować.
To jest nowy sposób na... O kurde, faktycznie! Ale be... Aha! Nie mówcie, że za każdym razem mi to zżera, oby nie. O kurde! O, drogo będzie! Jak dobrze, że ja zrobiłem, moi drodzy, cały Shulker Box killoffów netherite'owych! Ward! Kurde, zobaczcie. Ile tutaj konfiguracji różnych jest. Ja lecę, moi drodzy, zaraz szukać monumentu. Nie chcę mi się wpisywać komendy, więc sobie tutaj podkrywam teren. No dobra, jak nie ma skrzynek, to pewnie będzie wypadało z jakiegoś moba. Typu Guardian Elder. LDR Guardian. No bo raczej nie tutaj, nie? No nie. Fajny ten nowy snapshot. Nie, nie dropnął. Ale nie fart. A jednak! A jednak! Dropnął. Dropnął dopiero. Polećmy na przykład do innej struktury. Polećmy do jakiegoś... Locate Structure Desert Pyramid. Haha, pyramida. Uff. Dwie na raz. Dobra. Locate Structure Ancient City. W tych skrzynkach na przodzie czasem mogłyby się pojawiać, a czasem nie. Ale nie, chyba lepiej będzie, jak w takich po prostu skrzynkach się będą pojawiały. Nie tu. Może faktycznie w tej pierwszej skrzynce to będzie tylko się pojawiało. No chyba z Wardena pewnie nie będzie to dropiło, prawda? Prawda? Jeżeli będzie dropiło, by dropiło, to byłoby idiotyczne. Myślę, w dodatku rzadko. A ja bym miał już farmę tego u siebie na StabCrafcie. No nie, czyli to musi być w skrzynkach. Ciekawe, co będzie pierwsze, koks... Nawet dwa. Nie zdążę nawet powiedzieć. Ciekawe, co będzie pierwsze, koks czy runa? Sruna, kurna. Dwa koksy od razu wpadły. Kurna, ile koksów w tym Ancient City? Ale jaja. Znając, że się to zapomnieli dodać do lootu. No trochę dziwnie to wygląda. Devu, podrzuciłbyś może komendę, albo ktokolwiek z was, kto się zna, no już dawaj, nie będę dupy mu zawracał. Na zespawnowanie od razu postawienie skrzyneczki z randomowym lootem z Ancient City. Kiwa jako tako. O, jest, dobra, działo, no. Działa. Nieważne, i tak już mam. Idziemy szukać jeszcze jakichś struktur. Na przykład polecimy sobie... O, ja niedługo będę miał, moi drodzy, wycieczkę do End City. Szakaron! Podoba mi się to. Mansion? Dobra, zobaczmy Mansion. Czy tam się pojawiają jakieś śmieci? To też raczej nie ukryte, ale... Syf. Niektóre runy są rzadsze od innych. No, zauważyłem. Czemu tak wolno latam? Ach! Dobra, tego się nie spodziewałem! O kurna! Dobra, tego się nie spodziewałem! O kurna! To genialne! Genialne! Uwielbiam! Płyniemy na inne pomieszczenie... O! Padło, Vex Armor. To naprawdę może... Aha, czyli to było weksowe! A to nie powinno być z otoczką taką ciemnodębową? Czemu dziś na przykład, a nie jutro? I co ja na takie pytanie mogę odpowiedzieć? Moi drodzy na czacie, podpowiedzcie mi, co na takie pytanie można odpowiedzieć? Dlaczego? Devu, podpowiedz mi, bo może będziesz wiedział, jak się zdobywa te pierdolniki do Netherite'u. Te brzydkie, takie śmieszne. Bastion Skarbowa, dwa gwarantowane, reszta losowe. Kurde! Na wałbrzich! Jest! Faktycznie, dwa gwarantowane na środku. Zobaczmy, czy w tych pierdzielnikach też mogą się pojawić. Losowo. Tak, mogą! Nether Bridge? To chyba byłoby to, nie? Czemu on zero mi daje? A, no tak, mogę się jedynie domyślać. Mogę się jedynie domyślać. Albo i nie.
Teraz mogę się jedynie domyśleć. Myślałem, że po prostu zabiera mi to ze skrzynek. Nie zwróciłem uwagi, sorki, memorki. Tak, dokładnie. Kurde, mamy tyle motywacji do odwiedzenia wszystkich struktur w grze. Fajne. Fajne. Dobra, podpiszmy, które są do czego. Czyli mamy wszystko podpisane. Która ze struktur nie ma czegoś? Outpost, piramida, wrak, świątynia, deep dark stronghold, mansion, monument, bastion, forteca and city. Cokolwiek kiedyś się pojawi, dostanie swoją też runę. Fajnie. Wioski nie mają, nie? Faktycznie. Obejrzę z miłą chęcią przegląd. Jutro rano na kanale wysmażony, wygotowany, medium rare. Tak, podwodne ruiny nie mają, ale będą miały jajo smoka. Fu! Sniffera. I dobra, na przykładzie... Armor standa tutaj postawię, ciach, ciach, ciach. Uuu! Ten fajnie się prezentuje, zobaczcie. Szkoda, że akurat te przedmioty wszystkie wyglądają tak samo, nie? Nie ma różnic w formie przedmiotu. Dobra, moje faworyty. Które najlepiej wyglądają? Wygląda świetnie. Bardzo fajnie, 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 fajnie. 4 złote. Dziękuję pięknie za wsparcie tutaj na green screen. Chcę tylko powiedzieć, że te wszystkie i kratka 34, runy i kratka 34 da się craftować posiadając jeden, zobacz sobie w craftingu. Tak, to spoko. To wtedy bez sensu, szczerze mówiąc. Faktycznie da się to craftować. Znaczy powielać, tak jakby jedną muszę zdobyć. I to jest drogie, zobaczcie. Drogie. Są craftingi. Patrzcie, diamentów trzeba, ale nowe zastosowanie dla Diaksa, super! Super, trzeba mieć oryginał i dużo Diaksa idzie. Czyli jest alternatywa, ale musi być na stać. To wygląda już fajnie. O! O! New wall fajen! No z tym się już nie da. Co za przypadek. Nio pior dudziule, kurdziu. Nie, no panie. Teraz to ja se mogę z wami pogadać. Fajne, kurde. Zaklnij. No to teraz, żeś kurde powiedział. To ja już wiem, dlaczego zmniejszyli intensywność. No ale zrobiłeś ten żółwi hełm, no. Zaraz zrobię, spokojnie, jak na wojnie, panie. Po co ten nerw od razu? Kurde, co jest ze mną nie tak, że mi się to podoba? Że to nic nie zmienia, to nie jest game changer, wręcz przeciwnie, to jakaś popierdółka, której nikt nie będzie pamiętał. A mnie to cieszy. Wow. Dobra, sprawdźcie też jeszcze zwykłe. Nie no, jakaś tam różnica jest. To bardziej... To zbyt miedziane wyszło chyba. Ej, tu ładnie wygląda, zobaczcie, to nie... Coś popieprzyli z kolorami. Coś popieprzyli z kolorami. Nie podoba mi się tekstura. Nie podoba mi się tekstura, ta strzałka w górę. Ja wiem, że to chodzi, że upgrade, nie że w górę, że to jest sensowne. Ale nie wiem, czy jakoś to mi się gryzie z klimatem Minecrafta. Wszystkie pozostałe są świetne. Ale to jedno mi jakoś tak nie pasuje, tak za bardzo. Nie, ale to, moi drodzy, to jest poezja. To jest poezja. To... Szkoda, że nie można łączyć. No ale trudno. I też jestem zadowolony, że dali od razu recepturę na pozyskiwanie tych rzeczy. Dzięki temu taki purpur ma fajne zastosowanie. Poczekajcie, musimy użyć tak. Netherrack, prismaryn, endstone, sandstone. Ma sens. Cobblestone, deep slate, ale cobble deep slate, netherrack, aha dobra, to jest to samo, tylko się zmienia tutaj ta część. I faktycznie, zobaczcie, będzie można zdobyć dużo tych do upgrade'owania netherrightu, bez potrzeby chodzenia do bastionu, bo mogę sobie to wykraftować. Kurde, ile diamentów zejdzie na to, fajnie! Koksa trudno odróżnić od normalnego jabłka. Kurde, nie to kliknąłem. Rzuca się w oczy. Rzuca się w oczy, ale faktycznie masz rację. Masz rację, już nie jest to takie proste. Fajne łapki ma armor stand, a tu już nie. Kurde. No, jak Evoker. Nawet brwi i Ladżera są. Evoker.
No tak. Kurde, faktycznie. Przecież to jest genialne. Przecież to jest genialne. Mojang, właśnie daliście argument na możliwość połączenia klaty i elytry. Brawo Mojang, odwaliliście kawał dobrej roboty. Jeżeli tak co tydzień jedną rzecz będziemy dostawali, podoba mi się to. Liczę, że za tydzień kolejną nowość ogłoszą i co tydzień jedno ogłoszenie. Mi to by pasowało, wiecie? Mi coś takiego by pasowało jak najbardziej. Więc dzięki wam piękne za obejrzenie, moi drodzy. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć, na razie, hej, papa, cześć!